Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Patryk Rojo-Rojewski, a przed Wami coroczna edycja programu Top 13 od Roja V13. Rok 2018 z paroma wyjątkami niestety nie zapisze się złotymi głoskami w historii branży. Umówmy się, był to głównie okres dram, afer, zawiedzionych nadziei czy kryzysów tożsamości. Bezczelnych skoków na hajs czy wybrakowanych i co za tym idzie, rozczarowujących produktów finalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że i w takim burdelu kilka dziewic szło wyłapać. Kibas, ładuj działo! Zaraz poznacie moją osobistą topkę, zestaw skrupulatnie wybranych 13 gier, których pierwsze 3 miejsca spokojnie możecie potraktować ex aequo. Sama obecność już na tej liście bez względu na piastowane miejsce świadczy o danej grze jako o sztosie godnym polecenia. Przypominam również, że jest to lista ultra subiektywna, więc nie obrażać się proszę, że nie ma tam waszej gry, bądź jakaś powinna być wyżej lub niżej. To dobór prywatny, podyktowany osobistymi wytycznymi. Każde zestawienie ma swoje, a to jest moje. Ostatnie części seksownej pani archeolog, umówmy się, niespecjalnie się między sobą różnią. Twórcy być może w obawie przed niepewnymi w przyjęciu, zmianami w koncepcji czy mechanice, wolą robić kolejne odsłony w sposób bezpieczny, podający nam co najwyżej więcej tego samego. Pytanie, czy to źle, skoro dalej zabawa jest przednia. Ciekawy rozwój postaci, przejrzysty crafting wymuszają klimatyczną eksplorację. Eksploracja z kolei jest urozmaicana zagadkami środowiskowymi o satysfakcjonującym poziomie trudności. Te natomiast przekładają się na fabułę, w której pełno jest zabawy okresami z życia samej Lary. Etap młodziutkiej poszukiwaczki na terenie rezydencji Croftów uważam wręcz za genialny spin-off w scenariuszu głównym. Niby zaledwie 13, ale symboliczna i pełna przygód. Rojo, to zabrzmiało fatalnie. No i nie zapominajmy również o najważniejszym. Twórcy kultowego Team Hospital z 1997 roku nie starają się wymyślać koła na nowo. Zamiast tego sprawdzoną mechanikę uatrakcyjniają o nowe elementy zabawy. Wszystko to pozwala poczuć magię lat 90. Magię czytelnych w obsłudze nieprawdopodobnie wciągających strategii ekonomicznych. Przyjemne budowanie, sympatyczne wyposażanie, genialne zarządzanie. Walka o jak najlepsze statystyki naszego szpitala na tle konkurencji. Mobilizujące do poprawy funkcjonowania każdego aspektu naszego szpitala coroczne nagrody. Old school pełną gębą, klimat pełną parą. Po co być house'em? Jak można być caddy? Czat szaleje, co? Pierwszy horrorek przeprowadzony od początku do końca w trybie premiery YouTube. To nie były live'y? Do dzisiaj więc nie wiem, gdzie była lepsza jazda. Czy w środowisku samej gry, która mimo siermiężnej i nieprzyjaznej mechaniki każdy możliwy sposób straszenia gracza doprowadziła do perfekcji. Czy na czacie, który tylko podkręcał fan wynikający z bredni na ekranie. Daddy, do you wanna play? Battlefieldy zawsze stały dla mnie bardziej jazdą w multi niż przygodą w singlu. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że piąteczka ma ten multi najlepszy w historii całej serii. Już nawet nie chodzi o to wypuszczenie graczy w aspekcie okresu historycznego II wojny światowej, czy masę kontrowersji wokół tytułu zanim ten w ogóle się pojawił. Nie, tryb wielosobowy to po prostu arcydzieło wirtualnego teatru wojny. Wielkie, piękne, genialnie zaprojektowane mapy. Masa trybów, pojazdów czy dostępnego uzbrojenia. Przyjemne strzelanie, latanie, jeżdżenie czy wysadzanie. Ogrom detali smaczków w różnych animacjach i mechanikach. Na koniec to, co w grach tego typu zawsze powinno grać pierwsze skrzypce. Czyli doskonałe udźwiękowienie całości. Roja, wskakuj do kołku! Arcyklimatyczne połączenie Falloutowej wizji z XCOMową mechaniką. Humanoidalne zwierzęta rodem z gry Beyond Good and Evil.
intrygują. W żadnym wypadku nie niszcząc posępnej atmosfery walki o przetrwanie i prawdę. Zmyślnie zaprojektowany system rozwoju postaci na bazie mutacji. Wciągająca fabuła pełna różnych zaskakujących twistów. Jak na izometrię. Jej pewne ograniczenia, przepiękna grafika. Na koniec wymagające potyczki i satysfakcjonujący model modernizacji broni. Ile ci zostało jeszcze punktów akcji? 6! Miłośnicy odsłony z 2015 roku, czy ogólnie sympatycy oldschoolowych, drużynowych RPGów w świecie fantasy będą zachwyceni. Nie tylko otrzymujemy więcej tego samego, co ulepszeniu uległ praktycznie każdy aspekt zabawy. System progresji stał się bardziej czytelny. Świat gry uległ powiększeniu. Została rozbudowana eksploracja. Zwiększyła się ilość zagadek środowiskowych i dylematów moralnych. Animacje, czary, efekty wizualne czy dźwiękowe podrasowane. Wreszcie miejsce twierdzy zastąpił statek, który wprowadził dodatkowy model prowadzenia starć. Klimat, grywalność, prawdziwa przygoda. Brian Fargo bardzo zręcznie połączył nowe ze starym. Tchnął wręcz w staroszkolne dungeon crawlery nowe życie. Poprzez implementację bardziej swobodnego poruszania się w świecie gry. Upodobnił czwartą część przygód Barda do pełnoprawnego RPGa. Mógłbym rozwodzić się na temat wręcz doskonałego systemu rozwoju postaci. Nagradzającej na każdym kroku gracza wnikliwej eksploracji. Arcyciekawych łamigłówkach czy wielowątkowych zagadkach. Mógłbym. Wiecie jednak, z najmocniejszą stroną dzieła studia In Exile? Genialna szkocko-celtycka ścieżka dźwiękowa. Tak doskonałego soundtracka nie słyszałem chyba od czasów Wiedźmina 3. Kolejna odsłona jednej z moich ulubionych serii gier wideo. Genialnie oddany klimat Montany, szarganej anarchią pokręconej sekty. Ponownie na czele z przerażająco charyzmatycznym antagonistą, jak i całą jego pojebaną rodzinką społecznych wyrzutków. Stuprocentowa jazda bez trzymanki w myśl strzelanin, pościgów i wybuchów. Rozbudowany system rozwoju postaci, masa pokręconych misji. Psychodelicznie doskonałe przerywniki filmowe. Jasne, wszystko wymiata. Co jednak rządzi? Doskonały tryb kooperacji, który cieszę się, że przeżyłem z rokiem. W tym roku, to znaczy w tamtym roku. Rok w rok wychodzi seria, jest rok. Fok. Wyjeb to. Gamingowy odpowiednik serialu Westworld, ale w średniowieczu. Kingdom to RPG inny niż wszystkie. I ponad wszystko stawiający realizm rozgrywki nad czysty i nieskrępowany gameplay. Efekt syndromu od zera do bohatera nigdy wcześniej nie był tak odczuwalny. Tak genialnie w myśl koncepcji czy mechaniki zaprojektowany. Wszystko to w objęciach słowiańskich krajobrazów, obyczajów i rycerskiej kultury. Trudne, lecz diablo satysfakcjonujące potyczki rodem z chivalry. No wiecie kur, mimo że momentami żmudne, zaskakująco przyjemne w realizacji zadania. Model jazdy konnej. Wymagające strzelectwo. Świetnie napisani NPC-ci. Na koniec przejmująca historia głównego bohatera. Okej, o motywie starym jak świat, czyli zemście. Ale dawno tak fantastycznie i klimatycznie nie podany. Magia świata fantasy bez magii? Można? Można. I to ja. Mimo że pokochałem dopiero cykl Assassin's Creed od odsłony Origins 2017 roku, która to wyznaczyła serii nowy kierunek, jedyny słuszny, bo RPGowy, to jednak Odyseja ujęła mnie bardziej. Zawsze było mi bliżej do antycznej Grecji niż starożytnego Egiptu. Efekt ten wzmocnił fakt możliwości wcielenia się w potomka samego Leonidasa. Film 300, Sparta, tarcze, masa historycznych postaci z tamtego okresu, rozbudowany
system progresji pełen atrakcyjnych zagrań, ataków, ruchów, wspierających zarówno podejście po cichu, jak i w ramach otwartych starć. Cudownie krwawe finishery potęgujące doznania z walki, której model uważam za creme de la creme. Rozwój statku, rekrutacje, bitwy morskie, kasowanie zabójców rodem z systemu Nemesis ze Śródziemia, czy one by one zdejmowanie członków sekty. No i ta doskonała eksploracja, której trudno było się oprzeć. Z pochodnią w jaskiniach, z łukiem w katakumbach, na koniu przez ruiny, z koszykiem w Lidlu, pod wodą we wrakach, czy między wyspami na tratwie. To, co jednak najmocniej rozłożyło mnie na łopatki, to konstrukcja właśnie świata przedstawionego. Wirtualna Grecja z Odysei to w moim odczuciu najpiękniej zaprogramowany świat w grze wideo, który nie tylko ujmuje klimatem, co w interaktywny sposób doskonale uczy historii. Nie zapominajmy też o kultowym spartańskim kopniaku! Nigdy nie byłem specjalnym miłośnikiem przygód Kratosa, bo po prostu nie gustowałem w slasherach. URPGowienie jednak najnowszej odsłony God of War'a dało mi to, co ostatnie części Assassin's Creed'a. Czyli fan totalny, bo gatunkowo zbliżony do tego, co kocham. Początkowo jednak mega irytowała mnie osłość Kratosa wobec Arteusa. Odpychał brak ojcowskiej miłości czy zrozumienia. Wszystko po to, by w trakcie wspólnej tułaczki przez pełne nordyckiej mitologii, przepiękne krainy, tak cudownie kontrastujących z brutalnością płynnych i miodnych potyczek, zrozumieć specyfikację tej relacji. Finalnie, będąc rozłożonym na łopatki, God of War nie tylko pokazuje ogromną rolę wyjątkowej więzi między bohaterami, lecz również zwraca uwagę na inny aspekt, funkcję wsparcia NPC-ta. Tak samo fabularnie, jak i narratologicznie rozwija się psychologiczny aspekt historii, tak widocznej poprawie ulega przydatność Arteusa na polu walki. Czy podczas Diablo satysfakcjonującej eksploracji, gdy rozwiązujemy fantastyczne zagadki środowiskowe. Pod kątem fabularnym, wizualnym, muzyczno-dźwiękowym, gameplayowym czy po prostu grywalnościowym, God of War to absolutne arcydzieło rzezi. I pierwsza gra od lat zdolna zbliżyć się do majestatu Wiedźmina 3. Boy. Dwadzieścia lat czekałem na godnego reprezentanta Fallouta 2. I mimo, że po drodze oczywiście pojawiły się takie perełki jak The Fall, Last Days of Gaia, Wasteland 2 czy Underrail, to właśnie duchowemu spadkobiercy dzieła Briana Fargo, rosyjskiemu Falloutowi, czyli grze Atom RPG, udało się wreszcie w tym aspekcie skonstruować przygodę totalną. W moim ukochanym uniwersum postapo, w ramach mojego ukochanego gatunku drużynowych RPGów. Potężny, zniszczony wojną nuklearną świat pełen arcyciekawych zadań. Przeklimatyczne lokacje naszpikowane masą niespodzianek dla eksploratorów. Ciekawa narracja w ramach fabuły, którą po prostu chce się poznawać. Przerażające tajemnice, które chce się odkrywać. Memy, nawiązania, smaczki, historia, obyczaje, polityka, cała rosyjska popkultura. Satysfakcjonujące potyczki turowe z genialnym systemem rozwoju postaci w oparciu o kultowe perki, czy drzewko umiejętności odgrywające kolosalną rolę praktycznie w każdym aspekcie zabawy, na każdym kroku. Reasumując, każdy build postaci znajdzie tu coś dla siebie. Podkręcająca defetyzm sytuacji muzyka silnie inspirowana twórczością Marka Morgana. Osobista baza wypadowa z podziemnym bunkrem czy nawet własne auto. Na koniec moja idea w formie graffiti, własny NPC, awatar czy quest starczą. Cieszę się, że po prostu takiej gry dożyłem. Jestem dumny, że taki projekt wesprzeć mogłem. I to wszystko za 5 dych. Brać w ciemno.
Gra nie musi posiadać przepotężnego, wypchanego po brzegi znakami zapytania świata. Nie musi powalać na kolana grafiką, czy miażdżyć hiperrealizmem. Lub starczać na minimum 200 godzin zabawy. Nie musi. Ważne, żeby opowiadała historię, którą będziemy przeżywać od początku do końca. Ważne, by po zobaczeniu napisów końcowych była zapamiętana na lata. Zazwyczaj w doborze pierwszych miejsc kieruje się tym, jakie emocje u mnie dana gra wywołała. A Way Out to nie tylko chwytająca za serce, trzymająca w napięciu opowieść o przyjaźni dwóch zbiegów z więzienia. To nie tylko kładące ogromny nacisk na współpracę wyzwanie dla zrozumienia tej kooperacji. To wzruszająca podróż weryfikująca nas jako ludzi czujących. Gra uświadamiająca osobom wspólnie grającym, kim tak naprawdę dla siebie są. Cieszę się więc, że miałem przyjemność przejść tą grę razem z Izakiem. Bo nie tylko jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do siebie jako przyjaciele, to właśnie bardzo dużo nowych rzeczy się o sobie dowiedzieliśmy. Nasze podobieństwo pod kątem aparycji wybranych bohaterów tylko spotęgowało imersyjne zanurzenie się w tej emocjonującej miazdze. Pięknej grze, godnej polecenia absolutnie każdemu. Zapewne zabrakło wam tutaj Red Dead Redemption 2. Chcąc być zwyczajnie szczerym z wami, jak i ze sobą, w tym zestawieniu już tłumaczę. Gdy gra wyjdzie na pecety, nie omieszkam jej ograć. I tym samym wziąć pod uwagę w topce za rok, w jakim weszła na tą platformę. Męczarnia na padzie, którego nie jestem wybornym fanem, mogłaby po prostu negatywnie wpłynąć na moje wrażenia z samej gry. No tak, ale w God of War grałeś na kontrolerze, to co pierdolisz? Prędzej na blaszaki wyjdzie Red Dead Redemption 2 niż God of War. Plus co innego na padzie strzelanie, a co innego toporem chlastanie. Praktycznie każdą grę, którą podałem, ograłem na kanale. Możecie się więc zapoznać u mnie również z czystym gameplayem. Mam nadzieję, że w roku 2019 niektóre firmy wyciągną wnioski z własnych lub cudzych błędów i będą je mieli na uwadze przy następnych produkcjach. Wszystko po to, by po prostu uniknąć ubiegłorocznej masakry. Przestać kierować się rządzą czystego zysku i przypomnieć sobie, że gry to sztuka. Jesteś żałośnie niepoprawnym i naiwnym optymistą, Royce. Dziękuję. Dziękuję również za uwagę i zachęcam do podawania własnych topek w komentarzu pod materiałem. Serdecznie pozdrawiam i równie serdecznie zapraszam was na materiał, który pojawi się za tydzień. Czyli Nadzieje 2019, które wyjątkowo nagram dla was razem z rokiem. Torcza!